Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa tutaj zebranych. Jest mi niezmiernie miło Państwa gościć jako współorganizator tej uroczystości razem z komendantem Miejskiej Policji w Słupsku. Realizujemy, myślę, tą ideę, o którą zawsze proszą nas nasi przełożeni. To jest łączenie teorii z praktyką. Dzisiaj mamy i teorię, i praktykę. Mamy szkołę, ale mamy również Komendę Miejską Policji w Słupsku, gdzie razem możemy świętować naszą uroczystość. Jest to chwila historyczna, choćby z tego względu, że pierwszy raz na słupskiej ziemi, w Szkole Policji w Słupsku, mamy okazję gościć panią generał. Nie było w historii nigdy takiego wydarzenia. Bardzo pani generał dziękuję, że pani z nami dzisiaj jest. Szanowni Państwo, to również historyczne wydarzenie, bo nie było nigdy w historii tej szkoły i tego miasta sytuacji, w której szkołą współdowodziły dwie panie komendy. Moje zastępczynie, które z dniem 24 lipca tego roku będą nosiły dystynkcję podpułkowników. To też historyczna chwila. Tych chwil jest bardzo dużo i myślę, że Święto Policji jest takim momentem, w którym warto o tym powiedzieć i jest okazją, żeby te historyczne chwile się zdarzały. Szanowni Państwo, Szkoła Policji w Słupsku to jedna z najlepszych jednostek szkoleniowych polskiej policji. Jesteśmy cały czas do dyspozycji, jesteśmy cały czas w takiej sytuacji, w której jeżeli ktokolwiek poprosi nas o jakąkolwiek pomoc, jesteśmy do tego, aby tą pomoc nieść. Mówię o tym dlatego, że każdy z nas utożsamia szkołę z taką jednostką, w której są policjanci zamknięci w murach i jedynym ich zadaniem jest nauka. To nieprawda, bo oprócz tego, że co roku wypuszczamy z tych murów kilka tysięcy przygotowanych do zawodu policjantów, zarówno policjantów szkolenia zawodowego podstawowego, jak i policjantów, którzy przechodzą różnego rodzaju kursy na terenie naszej jednostki, to również, szanowni Państwo, realizujemy szereg czynności na rzecz i społeczności lokalnej, ale też społeczności lokalnych innych regionów naszego kraju. Powiem tylko tyle, szanowni Państwo, że zamykając rok 2016 mieliśmy 350 zrealizowanych służb na rzecz społeczności lokalnych. Ale to jeszcze nic nie mówi. Myślę, że 17 tysięcy interwencji, które w ramach tych służb zostały podjęte przez policjantów, którzy pełnią służbę w szkole, oczywiście wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, policjantami z jednostek terenowych z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Szczecina, Świnoujścia, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i wielu, wielu innych miejscowości, na rzecz których pełnimy służbę. Ale szanowni Państwo, moi współpracownicy i słuchacze Szkoły Policji w Słupsku to również ci, którzy niosą inną pomoc, pomoc niematerialną często, pomoc nieocenioną. Jesteśmy honorowymi dawcami krwi i mamy oddanych parę tysięcy litrów krwi. Jesteśmy honorowymi dawcami szpiku. Nawet dzisiaj mieliśmy możliwość rejestrowania się jako dawcy szpiku, a cieszy fakt, że były to połączone pomysły i siły zarówno kadry, jak i słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku. Mówiąc o pomaganiu, chcemy pokazywać, w jaki sposób jest to realizowane. Jesteśmy aktywni choćby na polu współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Słupsku, gdzie praktycznie nie ma tygodnia, gdzie nasi młodsi koledzy, którzy pełnią służbę tutaj jako słuchacze, są na szpitalnym oddziale dziecięcym, gdzie razem z tymi dzieciakami, które przeżywają trudne chwile, czterech bajki malują, zajmują ich
cenny czas, ale cenny dlatego, że tego czasu niekiedy jest niewiele, aby pozbyć się czegoś, co jest najgorsze w życiu każdego człowieka, a więc choroby. Jesteśmy też jako wolontariusze na szpitalnym oddziale ratunkowym, a jesteśmy tam dlatego, żeby być cały czas blisko z najlepszą wiedzą i umiejętnościami i z tym sprzętem, którym dysponują dzisiaj służby medyczne, bo sami jesteśmy, myślę, że wiodącą jednostką w zakresie szkolenia polskich policjantów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ale nie tylko polskich, bo już we wrześniu będziemy mieli kolejną edycję szkolenia przygotującego policjantów z całej Europy i z niektórych krajów pozaeuropejskich właśnie w tym zakresie policjantów, którzy wyjeżdżają na misje pokojowe. Jesteśmy organizatorem szeregu przedsięwzięć, które podnoszą nasze wyszkolenie, które podnoszą nasze umiejętności zawodowe. I tylko w tym roku przeprowadzaliśmy kolejną edycję konkursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, kolejną edycję turnieju dla policyjnych oddziałów prewencji. A przed nami we wrześniu kolejny sprawdzian polskich policjantów realizujących służbę w patrolu. Szanowni Państwo, we wszystkich tych przedsięwzięciach zawsze możemy liczyć na pomoc Państwa, naszych gości, ale również w tych naszych przedsięwzięciach, które realizujemy jako szkoła, zawsze możemy liczyć na pomoc Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Możemy również liczyć na pomoc całego garnizonu pomorskiego, za co bardzo chciałem podziękować. Podziękować szefowi garnizonu pomorskiego, panie komendancie, dziękuję. Chciałem podziękować również komendantowi Szaniawskiemu, ale przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym komendy za to, że nas Państwo wspieracie. I na koniec pozwólcie, że podziękuję swoim pracownikom cywilnym, policjantom, policjantkom, wszystkim tym, którzy mnie wspierają codziennie w trudach tej służby. Dziękuję za to, że jesteście Państwo zawsze gotowi wykonywać swoje obowiązki na najwyższym poziomie. Jesteście zawsze gotowi realizować wszystkie pomysły, jakie zrodzą się tutaj na terenie tej jednostki. I to są rzeczy, które przynoszą bardzo dużo pozytywnych efektów. Dziękuję również słuchaczom obecnym tutaj na placu, ale również dziękuję słuchaczom tym, którzy są już absolwentami naszej szkoły. Dlatego, że wasz wkład, wasze zaangażowanie przede wszystkim pokazuje, że jesteśmy szkołą, która nie tylko przywiązuje wagę do teorii, ale również bardzo mocno pokazuje samą policjantów. Oczywiście ja wam zawsze mówię, że my nigdy was nie przygotujemy dobrze do zawodu policjanta. My damy wam podstawy prawne, ale później wasze koleżanki i koledzy z komend miejskich, powiatowych, rejonowych policji kontynuują nasze dzieło. Dziękuję wam za tą postawę, która wam towarzyszy bardzo często poza godzinami służby w wolnym czasie. To, o czym powiedziałem o wolontariacie, to również ogromna wasza zasługa i za to bardzo, bardzo dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, awansowanym, oznaczonym i pozwólcie, szanowni Państwo, że na koniec podziękuję wszystkim naszym gościom za obecność i za nieocenioną pomoc, którą codziennie od Państwa otrzymuję. Dziękuję serdecznie.